będę prosił tekstu. Natomiast chciałbym tylko powiedzieć to, że w swoim referacie uważam, zatrzymałem się na niezwykle ważnej sprawie. Zatytułowałem go tak. Zaniedbane obszary wychowania jako wyzwania dla pedagogiki ogólnej. Dzisiaj dwie osoby zwracały uwagę na to. Już pani profesor Bezmińska mówiła o słabości dyskursu w pedagogice, natomiast pan profesor Palka zadał pytanie, jaki jest wpływ pedagogiki na praktykę edukacyjną. Ja te wystąpienia utwierdziły mnie w przekonaniu, że dobrze zrobiłem, że wybrałem taki właśnie, a nie inny temat. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o strukturę tego referatu, to najpierw uzasadniam tam wybór. Właśnie chcę mówić o tych, mówię o tych sprawach, że przytaczam różne argumenty za tym, że pedagogika, nie tylko pedagogika ogólna, ale nasza cała dyscyplina ma znikomy zupełnie lub żaden wpływ na to, co się dzieje w praktyce edukacyjnej. Być może jest to teza kontrowersyjna, ale każdy może się nad tym zastanowić. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o te zaniedbania obszary wychowania, to wymieniam tam przede wszystkim edukację obywatelską, która, jak wiemy, jest priorytetem nie tylko wychowania w Polsce, ale także w Unii Europejskiej. Może najpierw w Unii Europejskiej, a potem w Polsce. Chodzi tutaj, mówię o tym, że obywatelskość to jest pewna postawa. Pewna postawa patriotyczna, postawa społeczna. Nie tak, jak to jest na przykład zapisane w naszych podstawach programowych. W podstawach programowych przy edukacji obywatelskiej mówi się wiedza i umiejętności. Pan minister Giertych, kiedyś pamiętamy, chciał, postulował, by nauczać patriotyzmu. Patriotyzm to nie jest coś, czego my możemy nauczać. Patriotyzm to jest właśnie postawa. A tutaj jest naprawdę dużo do zrobienia, ponieważ według statystyk międzynarodowych obywatelskość jest tam mierzona przede wszystkim jako uczestnictwo obywateli w instytucjach społeczeństwa obywatelskiego. I Polsce przyznano, określono to nasze uczestnictwo na 14%, podczas gdy na przykład średnia dla Unii wynosi 47%. To znaczy, że Unia dostrzega, że u nas z tym kształceniem postaw obywatelskich jest naprawdę słabo. Drugi obszar zaniedbany to jest tożsamość dzieci i młodzieży. Proszę Państwa, przypominam tam taką znaną tezę z książki Matthiusa, Supermarket Kultury, w którym on mówi, że dzisiaj tożsamość nasza przekształca się w tożsamość konsumenta i z kultury czerpiemy tylko to, co nam się podoba, tak jak to robi właśnie konsument, że nasza tożsamość obywatelska przekształca się także w tożsamość konsumenta. Poza tym zwraca też uwagę na to, że w naszym działaniu więcej jest racjonalności, to znaczy myślenia kategoriami materialnymi, kategoriami rynku, kategoriami ekonomicznymi. Za mało jest natomiast takich postaw czy działań, które moglibyśmy zaliczyć do sfery moralnej czy etycznej. Więc w tej naszej tożsamości, proszę Państwa, także mamy ogromne zaniedbania. Oczywiście ja też dostrzegam tutaj, jak każdy z nas, że wiele z tych słabości, z tych obszarów słabych wychowania nie zależy od nas po prostu. One są spowodowane ogólnymi przemianami cywilizacyjnymi w świecie. Inne obszary, już na tym zakończę, to przede wszystkim przygotowanie do życia w rodzinie. Uważamy teraz przy takiej erozji małżeństwa, jaka dokonuje się w całej Unii, to przygotowanie do życia w rodzinie jest niezmiernie ważnym obszarem, słabym i musimy jakoś temu przeciwdziałać. Jak dziecko ma mówić, ja pytam do pana, który jest partnerem innego pana,
będzie się zwracać mamo. Więc nie wiem. Potem trzeci obszar to jest kolejny obszar, profilaktyka uzależnień, zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży. Wreszcie, o czym prawie w ogóle nie mówimy podczas konferencji, to jest ochrona dzieci i młodzieży przed niebezpieczeństwami świata wirtualnego, a więc cyberprzestrzeni. Staram się na zakończenie potem jeszcze określić działania, jakie szkoła i edukacja mogłyby podjąć, a my, pedagodzy, nade wszystko. Dziękuję bardzo.